Rozdział 8. Geppetto dorabia Pinokiowi nogi i sprzedaje własny kaftan, żeby mu kupić elementarz. Gdy tylko zaspokoił głód, Pinokio zaczął narzekać i płakać, ponieważ chciał dostać nową parę nóg. Ale Geppetto, chcąc go ukarać za popełnioną psotę, pozwolił mu płakać i rozpaczać przez pół dnia, po czym odezwał się. A po co miałbym ci zrobić nową parę nóg? Może po to, aby ujrzeć, jak znowu czmychasz z domu? Przyrzekam, odrzekł pajac szlochając, że począwszy od dziś będę już grzeczny. A Geppetto na to. Wszystkie dzieci tak mówią, kiedy pragną coś dostać. Przyrzekam, że pójdę do szkoły, że będę się uczył i zasłużę na pochwałę. Wszystkie dzieci, kiedy pragną coś dostać, powtarzają to samo. Ale ja nie jestem taki jak inne dzieci. Ja jestem lepszy od wszystkich i zawsze mówię prawdę. Przyrzekam ci, ojczusiu, że wyuczę się jakiegoś rzemiosła i że będę pociechą i podporą twojej starości. Chociaż Geppetto przybrał groźną minę, miał oczy pełne łez, a serce wezbrane współczuciem na widok biednego Pinokia. Nie odpowiadając mu wcale, ujął narzędzia stolarskie, dwa kawałki dobrze wysuszonego drzewa i zabrał się do pracy z największym zapałem. I w niespełna godzinę stopy były już gotowe. Dwie stopki, zgrabne, suche i ruchliwe, jak gdyby wyrzeźbione przez wielkiego artystę. Wtedy Geppetto powiedział do pajaca: zamknij oczy i śpi. Pinokio przymknął oczy i udał, że śpi. A kiedy tak udawał śpiącego, Geppetto, wziąwszy trochę kleju rozrobionego w skorupce jaja, tak dobrze przylepił mu na swoim miejscu obie stopy, że nie było widać ani śladu przysztukowania. Skoro tylko pajac spostrzegł, że ma całe nogi, zeskoczył ze stołu, na którym leżał i zaczął pląsać i wywracać tysiączne koziołki, jak gdyby oszalał z wielkiej radości. A żeby odpłacić ci za to, coś dla mnie zrobił, powiedział Pinokio do swojego tatusia, chcę zaraz pójść do szkoły. Doskonale, mój chłopcze, ale żeby pójść do szkoły, muszę mieć jakieś ubranie. Geppetto, który był biedny i nie miał w kieszeni ani jednego grosika, zrobił mu ubranko z papierów kwiatki, trzewiczki z kory drzewnej, a czapetkę z ośródki chleba. Pinokio pobiegł zaraz przejrzeć się w miednicy z wodą i taki był zadowolony z siebie, że pusząc się jak paw powiedział: wyglądam jak prawdziwy pan. Istotnie, odparł Geppetto, bo zapamiętaj to sobie, że nie piękne ubranie robi pana, ale raczej czyste ubranie. Ale, dorzucił pajac, żeby pójść do szkoły, brak mi jeszcze czegoś i to nawet czegoś, co najważniejsze i najlepsze. To znaczy? Brakuje mi elementarza. Masz słuszność, ale co tu zrobić, żeby go dostać? Nic łatwiejszego. Idzie się do księgarni i kupuje. A pieniążki? Ja nie mam nic. Ja też nic nie mam, dodał zacny staruszek, posmutniawszy. Pinokio, chociaż był niezwykle wesołym chłopczykiem, również posmutniał, bo kiedy się spotyka prawdziwą biedę, to wszyscy ją rozumieją, nawet i dzieci. Trudno, zawołał Geppetto, zrywając się nagle, po czym wdziawszy stary barchanowy kaftan, cały poszywany i połatany, wybiegł pędem z domu. Wkrótce potem wrócił, a kiedy wszedł, miał w ręce elementarz dla synka, ale nie miał już kaftana. Biedny człek miał na sobie tylko kamizelkę, a na dworze padał śnieg. A gdzie kaftan, tatusiu? Sprzedałem go. Dlaczegoś go sprzedał? Bo mi było w nim za gorąco. Pinokio zrozumiał w lot tę odpowiedź i nie mogąc pohamować odruchu swego dobrego serduszka, rzucił się Geppettowi na szyję i zaczął go całować po twarzy.